Czytam taki wiersz Karola Wojtyły. Będzie to właściwie Wigilia Wielkanocy. Jest taka noc, gdy czuwając przy Twoim grobie najbardziej jesteśmy Kościołem. Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją. Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów, napełnia je wszystkie w głąbie. Wszystkie one czy tracą swój sens, czy go wtedy właśnie zyskują. Tej nocy obrzyd ziemi dosięga swego początku. Tysiąc lat jest jak jedna noc. Noc czuwania przy Twoim grobie. I już naprawdę prawie na zakończenie chciałbym wywołać tutaj dwóch naszych amatorskich oczywiście aktorów, zawodowy jest, ale naszych amatorskich. Chciałbym, żeby do nas wyszli Jezus i Judasz. Chciałem powiedzieć, że to chyba pierwszy i jedyny kościół w świecie i w historii, koniec baterii. Może chciałem powiedzieć coś? Ale my, mister, jesteśmy zawsze przygotowani. Że to chyba pierwszy kościół w historii, kościoła całego i świata, gdzie między Judaszem i Jezusem jest przyjaźń. Ponieważ stałem na tym krzyżu, głowę miałem mniej więcej na wysokości tego napisu. Jeden żołnierz miał mnie przytrzymać, ale tak się zdarzyło, że spadłem z tego miejsca tutaj na dół. To jest jakieś 2,5 metra. Nie jest mi nic. Dziękuję bardzo. To jest taki mały, jakiś anioł, coś. A drugi taki malutki zauważyłem teraz. I zgasła świeczka, a teraz się zapaliła. Nie wiem jak. I na kamerze będzie można zobaczyć. Była odgaszona, a się świeci. Więc cuda są wszędzie wokół nas, gdzie je tylko zobaczyć. I prawa do proboszcza, tak jak myślę. Na zakończenie zaśpiewajmy Amel Jasny Wóz. Maryjo, Królowo Polski,